No to jedziemy, panowie. Pierwszy dzień po okupacji hitlerowskiej. No. Nie, w okupacji, ale pierwszy dzień wolności spoza więzieniem. Idziemy. Ładna pogoda. Tu skręcamy? Tak. Dobra, tutaj domek. Mire. Taki domek by trzeba piękny wziąć za okupację. Wieje po grzywce. No bardzo dobrze. O, jedzie jakaś... A. Stop. Stop. Gdzie jedzie? Nie widać. Nic nie widać. Przejechalibyśmy jeszcze. Nie. To były otwarte dwa ślabany. Czekamy. O, jedzie. No. Dobrze zrobili automat, nie? No pewnie. Ale to w sumie, powiem ci... No mów. Za późno ten automat się zamyka trochę, nie? Chociaż może i dobrze. No bo taki krótki, zobacz, skład. Pewnie w ogóle ludzi nie ma. Zobacz, pusto ty. Pusto, rzeczywiście. Pusto w ogóle. Nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle jechał. No pusto. Jedziemy. Co to? Wiesz, o mało laty. Widziałeś? Po czterech. Widziałeś? No. Mało laty jest, mało lata, mało laty. Mają gdzieś te zakazy. No? Tu fajna posesja, zobacz, z laskiem. Tu. Nawet na rowerze goś jedzie. Widziałeś? Tam, że ja na rower powinienem wychodzić. Zaraz, mam dużo czasu. Koniecznie, bo ten brzuch masz tak. No. Prosto jedziemy, nie? Uwaga, jedziemy. Sławek. Sawek, nie Sławek. Nie zauważyłem tego progu tutaj. Kogo? Tego progu nie zauważyłem. I co, jechałeś i rozpieprzyłeś? Nie, nie, ja widzę, że ty żeś zauważył. Tu są fajne domy. O, widzisz, taką postację mieć Mirek. To wcale zobacz, o tu jak pięknie ma, patrz. Wcale nie trzeba wychodzić nigdzie, zobacz. Ogródek ma piękny, duży. A to co my mamy, to wiesz, to... Ty to jeszcze gorzej masz. Ten. Opa, porobiły te, a tego nie było. O kur... Po co tak walisz? No skąd ja wiem? Przecież masz te, mało co powietrza jest. A. Rozwalisz te. Wiem, sprawdzaj te. A, masz w dupie, że tak. Tu to drugie zrobili, zobacz, no. Nie było tego. Widzisz, co się dzieje z kołami. Uwaga, jebie.
stój, stań, bo nie, zobacz, co nie się będę stał. Powietrza, człowieku. No to co? Tym. Dobra. Jezioro. Jezioro Bodeńskie. O. Pięknie dzisiaj. Piotr. Tu jest strasznie ostro. Nie? Ale on tutaj sprzedał działki i te wszystko na jedno kopyto zrobił, te domki. Widzisz, posprzedawał. Nie? Bździocha. Bździocha. I otwarte ma, patrz. Całeś, ludzie budują, kombinują. Ludzie budują, kombinują. Mokra Wernera. Komunikacja też jeździ, nie? Komunikacja musi jeździć. Komunikacja. O, patrz jaki koleś. Patrz jaki koleś. Jedzie jak ten wariat, jedzie koleś. O, jedzie koleś. I pojechał szybko. Spieszy mu się do trumny bardzo szybko. I jemu spieszy się bardzo, bardzo szybko. Nie bądź gwiaźda. Nie bądź gwiaźda. A, na rowerka zapierniczają. No, przecież to jest sezon, już się rozpoczął. Turystyczny. Już takie ciepło to wie. Gdzie w dupie mają kwarantannę? Mają rację. O, ratki. A palmy? Palmy? Nie ma palmy. Ja, może by te, nie palmy, tylko paprotki. Może by te paprotki kupił z Allegro. Z lasu. Albo z Oelixa. Z lasu. O, bierzemy? Masz łopatkę? Nie ma. To jak wykopiemy? Na razie nie jedziemy. Ty, faktycznie, byśmy mogli wziąć. A przyjmą się? Zjebałeś się. Kurwa. Aleluja. 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 I spierdolił się i nic nie powiedział. Ani się nagrywa to, co się nagrywa. Nie śpiewaj, dawaj tutaj wariantę. Nie, no, nasza willa. No, tam na końcu. Jedziemy obejrzeć? A ktoś to kupił w końcu? Byliśmy tam ostatnio. Wiesz, jaki zakątek? Jest zakątek na tej ziemi. Zakątek na tej ziemi, gdzie stają psi. Dawno nie byłem. Gdzie tu? Psiczka. Ciekawe, czy będzie dużo ludzi. A gdzie go stawiamy? Czekaj, myśl. Żeby, wiesz, ktoś się nie dopierniczył. Mire. Co? Myśl, możesz dać mi do góry.
Gdzie by go postawić? Można go postawić tutaj przy tym, jak stawialiśmy, bo jak plac zabaw. No. Przed placem zabaw możemy sobie iść. A nikt się nie dopierniczy, nie. Bo tam... Tutaj przy tym płocie. No i dobra. Cukiernia, wrzosów, cukiernia, cukiernia. Cukiernia, w lesie powinniśmy coś kupić, wydaje mi się. Mój dziadek. Wszystko jest przed nami. Jutro też możemy przyjechać. To przyjedziemy, jutro to może dzieci puści. Nie, nie puści, ona jest zawzięta. Puści, puści. Najwyżej damy jej, wiesz co, środek na sen. Tak, tak, tak. Żeby poszła spać i dzieci się puści. Gdzie ten skręt? Jeszcze dalej, nie? Ale. Super kurort turystyczny. Zobacz, ile to energii potrzeba, żeby... No zobacz, jak jest temperatura, powiedzmy, 0 albo minus i nagle jest 10-15 stopni, ile to by trzeba było węgla spalić, żeby ogrzać taki ogromny teren świata? No. Wiesz, jakie to są ogromne, potężne moce siły? Nie. No wyobraź sobie, miałbyś gazem ogrzać teren Radomia. No, to racja. Z temperatury 0 do 15. No. Gdzie tu skręcamy? Jeszcze? Jeszcze. Tu i chyba, zaraz, a tu. Czekaj. Tu, może... tu? No, dalej jechać, czy tu? A co może, co? Później sobie kółko zrobić. Nie, to my idziemy na spacer. Nie, no to spacer, ale później jeszcze samochodem możemy przejechać. Kosiczka. Zobacz, nie będzie czasu, bo przed 18 muszę z tym gościem gadać. No to dobra, zobaczmy. No. Ciekawe, czy on wystawi. Tylko, żeby on od razu wystawił to. Cicho. Cisza. Zjebałeś się? Cisza. Nie mógł za, nie mógł za głośno. Teraz zdychał. To otwieraj te. Teraz siadam. Twoje wkusności. Parę osób jest. Aś się spierdolił, kurwa! Cisza. Ujej! Cisza. Kurwa! Cisza. Ujejku! Nie bluzgaj, wyłącz głos. Nie, dobrze, niech się nagrywa. Głos. Tam też bluzgają na YouTubie. Wyłącz głos. To nie musisz się chwalić, że umiesz bluzgać. Ale kurwa się spierdoliła. Nie musisz się chwalić, że bluzgać. Tutaj to można byłoby mieć kwarantannę, co? No. Aś się kurwa spierdoli. Cisza, ja nic nie czuję. No bo ty kurwa jesteś jakiś... Tu chyba trzeba zostawić tego. Tak, bierzemy czekoladkę. Czekaj, tu czy dalej? Tu, tu chyba, nie? To jest piesek, patrz. Tu czy tu, dalej tu, czy tu? Tu starczy, tu. Zamykaj. Tak, i tam bierzemy.